Cywilizacja to wrażliwy twór. Splot okoliczności. W każdej chwili najmniejszy trzepot skrzydeł motyla może go zakłócić. Haran. Całe miasto wymazane z mapy. Ci, których tam pozostawiono, nie mieli szans. Najbardziej błyskotliwi ludzie świata wspólnie wynaleźli szczepionkę na wirusa z Haran. Ludzkość nareszcie wygrała z zarazą. Jednak ludzie zawsze chcą więcej. Mimo obietnicy zamknięcia swoich laboratoriów, GRE nadal w tajemnicy badało THV z myślą o zastosowaniu militarnym. Nie minęło wiele czasu, nim wariant THV znów wydostał się z laboratorium. Upadek wydarzył się szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Garstka, która przetrwała, żyje teraz w małych enklawach. Jedynym środkiem komunikacji pomiędzy odległymi ludzkimi osadami są samotnicy wystarczająco odważni lub zdesperowani, by podróżować przez dzikie pustkowie. Nazywamy ich pielgrzymami. Gdzieś na mapie jest miasto, które nadal nie upadło. Miasto odizolowane od reszty świata. Miasto ze szczególnymi zasadami. Teraz jest ostatnim bastionem ludzkości. Szansą dla nas na wyciągnięcie nauki z historii i podjęcie właściwych decyzji. Każdy wybór, jakiego tu dokonasz, wpłynie na przyszłość. Nieodwracalnie. Kurde, kiedyś to było fajniejsze! Kiedyś to byłeś młodszy. I głupszy. Najważniejsze, że wciąż jesteś szybki. Powolny pielgrzym, martwy pielgrzym. Tak, wiem. Właź na górę, coś ci pokażę. Kręcę? Silny jesteś. Dzięki. Dobrze cię widzieć, Spike. Ile to minęło? Szmat czasu. Ale nie rozklejaj mi się tu. Dokąd idziemy? Zobaczysz. Niesamowite. Co takiego? Ha, większość pielgrzymów nie wytrzymuje 2 lat, a ty trzymasz się już od ilu? 4? Ha, i nadal żyjesz. Tak jak ty. Wiem, ale ja jestem zajebisty. Tak, jasne. Poważnie, chciałbym mieć tyle energii, co ty. Masz coś w sprawie Jane? Po Nowym Paryżu ślad się urwał. Którą szedłeś trasą? Przez Baines czy Gary? Baines, ale za dupie. 5 chałup na krzyż i rozklekotane ogrodzenie.
Patrz, Aiden, ul pełen miodu. Nie możemy zmarnować takiej okazji, prawda? No ba. Rozejrzyj się. Kto wie, może rośnie tu też rumianek. Nada się. Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? A, ta, miała takie powiedzonko. Pamiętaj, rumianek i miód to od losu prawdziwe są dary. Połącz je, a może się dowiesz, czym jest wiek stary. Chodźmy, już niedaleko. To tutaj, chodźmy. Ktoś tu miał kur na chatę. Zamknięte. Spróbuję wejść tędy. Zobacz z drugiej strony. Zabierz, co się nawinie. Jasne. Nic nie ma. Nic tu nie ma. Co jest? Aiden, wszystko w porządku? Tak, szczury. Chyba pora się pożegnać. Jak to? Zaczynam się o ciebie martwić, a wiesz jak to jest. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znak, że czas odejść. Nic. Zero. Nie ma tu jak impreza z okazji końca świata. Zginęli na własnych warunkach. Też chciałbym mieć tyle szczęścia. Aiden, pójdę na górę.
Zajrzyj do ogrodu, okej? Okej. Najdroższa Mary, przepraszam za tę ucieczkę. Podobno jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że tam jesteś, za całym tym bólem i chorobą. Dołączę do ciebie. Dość uciekania. W mordę. Aiden, chodź, popatrz na to. Siadaj, stary. Proszę. Prezent? Mówiąc bardziej konkretnie, to dar od bogów. Znalazłem tę broń przy ciele jej właściciela. Oby tobie bardziej się przydała. Masz. Wygazowane. Ale się z ciebie francuski piesek zrobił. Pij. Że też koniec świata okazał się taki spokojny. Ach, przynajmniej do zmroku. Fakt. Gdyby Crane mógł to widzieć. Kto? Mniejsza z tym. Wytropiłem tego faceta. Co? I teraz mi to mówisz? Ha, kiedy dostałeś piwo, mogłeś się domyślić, że świętujemy. Typ jest w Villedor i podobno wie coś na temat Waltza. Villedor? Więc jestem tak blisko, co? Ej, mam do ciebie prośbę. Dostarczysz to do Gary? Masz po drodze. Nie lubią tam pielgrzymów, ale dobrze płacą. Ha, a gdzie ludzie lubią pielgrzymów? Ludzie się nas boją. Każdy chce po prostu przetrwać. Może. Ale kiedy trzeba się przedrzeć przez hordę zarażonych, to wtedy przychodzi koza do woza. No dobra, ale masz u mnie dług. O, żeby jeden. To co z tym gościem? Cóż, gadałem z nim przez radio. Nie przedstawił mi się. Zdaje się, że ma coś do ukrycia. Widzisz antenę na wzgórzu? Dzięki niej pogadasz z tym gościem. Będzie czekał na ciebie o świcie na częstotliwości 140 i 200 MHz. Powiedziałem, że się odezwiesz. Co chce dostać w zamian? Nie powiedział. Ale nie należy do tych, którzy pomagają za darmo. Tacy to raczej nie istnieją. Co? A ja to co? Stary pryk, który lubi wyścigi i każe wypytywać o swoją szurniętą dziewczynę. Ej, nie szurniętą. Może Jane jest... trochę impulsywna i... Zawsze pakuje się w tarapatę, ale gdybyś tylko zobaczył jej... Dobra, dla mnie trochę za wcześnie na takie rozmowy. Oczy. Chciałem powiedzieć oczy. Piękne, stalowe, duże. Nie sądziłem, że można się tak jarać oczami. No bo gówno wiesz o świecie i życiu. I o kobietach. A pewnie masz rację. Jeszcze zobaczysz. W końcu znajdę Jane. Zbudujemy dom, zamieszkamy tam. Nikt nas stamtąd nie wypędzi. I przestanę się wałęsać jak kretyn. A wypiję za to. A ten Waltz? Kto to jest? Jakiś krewny? Nie, bynajmniej. W takim razie dlaczego go szukasz? Powiesz mi kiedyś?
Tak, kiedyś. No, czas na mnie. To kiedy się zobaczymy, ha? Za kolejne 2 lata? Może. Obyś znalazł tego Wolca, czy kogo tam szukasz. I pamiętaj, 140-200 MHz. O świcie, typ będzie czekał. Gryzonie. Thank you.
Już blit. Zrobiło się ciemno. Czas znaleźć kryjówkę na noc. Lepiej raczej nie będzie. Rozgłośnia powinna być gdzieś tutaj. Rozgłośnia. Muszę włączyć agregat.
blisko. Aiden, baby, Aiden. Uciekamy czy nie? Ale że już? Nie, 100 lat, już Aiden. Co z zapasami? Wszystko gotowe. Ale cicho, gdzie są wszyscy? Może umarli? Głupia jesteś. Chodźmy. Już. Będzie dobrze. Czekaj. To się nie skończy dobrze. Wprowadziłeś 12-3-4-6? Mieliśmy zabrać pacjentów do miasta. Spokojnie. Wypuszczą nas stąd. Heidi, boję się. Jestem przy tobie. Nic ci nie grozi. Spokojnie. Widzisz? Nawet jeśli nas rozdzielą, po tym zawsze się rozpoznamy. Doktorze Waltz, nie zdążymy. Wojsko za chwilę tu będzie. Czekaj. Zamknij oczy. Pożar! Mamy pożar!
Pora pogadać z tym gościem od Spike'a. Mówi Aiden. Częstotliwość 140 i 200 MHz. Halo? Aiden? Tak. Miałem się do ciebie odezwać. Myślałem, że zmieniłeś zdanie. Dlaczego szukasz Waltza, pielgrzymie? Żeby kogoś znaleźć. Ma na imię Mia. 15 lat temu byliśmy razem w szpitalu i... Wiem, kogo szukasz, Aiden. Chcesz wiedzieć, dlaczego Waltz przeprowadzał na was eksperymenty? Dlaczego jesteś silniejszy, wytrzymalszy niż inni? Chcę tylko znaleźć Mię. Szukam jej, odkąd opuściłem obóz ocaleńców. Pomożesz mi, czy nie? Może pomogę. Spotkajmy się. Gdzie i kiedy? Przy wejściu do metra przy Zatoce. Wejdziesz do tuneli przez otwarty włas GRE. Do zobaczenia. Pewnie nie robisz tego za darmo. Muszę opuścić miasto, ale sam nie przetrwam za murami. Zabierz mnie do Nowego Paryża. Po drodze wszystko ci opowiem. Bez odbioru. Czekaj. Muszę chociaż wiedzieć, czy ona żyje. Żyje. Idę na miejsce spotkania. Na razie, Aiden.